MPIC GO prezentuje. Media. Rozważna i erotyczna, dzień dobry. Erotyczna i rozważna. Czyli Magda Mołek, dziennikarka i Anna Keszka, trenerka kreatywnego seksu. Jak miło, że możemy się usłyszeć znów. Nawet nie wiecie, jak my tęskniłyśmy, co Joanna? Bardzo, no. bardzo. Mamy nadzieję, że wy za nami też. Więc wierzymy, że wszystko, co wam dzisiaj powiemy, wleje w wasze serca nadzieję, otuchę i... Odwagę. Pewność. tak. A. Że jesteście silne, odważne, mądre. Odwaga jest zaraźliwa. To jest takie hasło, które mi się strasznie ostatnio podoba. Bardzo ładne hasło. Jest jeszcze takie hasło, odwaga jest kobietą, też bardzo ładne. Polska też. Będziemy dzisiaj rozmawiały o bardzo ważnej rzeczy. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie... Czyje jest kobiece ciało? Czyje, Joasiu? O, teraz jest walka o to, czyje jest kobiece ciało. Kandydatów jest całkiem sporo. <grym> Polityków, kościoła, mężczyzn. A, A może, może tak naprawdę nasze, kobiet. kobiet. Tylko i wyłącznie nasze. Spróbujemy dowieść tej tezy. To ciekawe, bo wygląda na to, że historia zatoczyła koło, bo będziemy mówiły dzisiaj dużo o języku, o narzędziach. O tym, dlaczego to, co wychodzi z naszych gardeł, ma Taką wartość i taki sens. Pierwszy odcinek rozważnej i erotycznej, pamiętasz był właśnie o tym. O tym wam mówiłyśmy, że żeby czuć wolność i móc, albo umieć ją wyrażać, trzeba mieć narzędzia, czyli trzeba mieć w gardle słowa, których wypowiadanie nie boli, których wypowiadanie nie zawstydza, nie ogranicza. Pierwszy odcinek był o tym, jak powiedzieć mam cipkę. I o tym, że głos to jest nasza kobieca supermoc. I teraz będziemy rozmawiać o tym, co wydarzyło się na polskich ulicach, o protestach o dziewczynach i kobietach, które zaczęły korzystać ze swojego głosu. Nie będę stawiała ryzykownej tezy, że mamy w tym swój udział, ale <grywania> robiąc podcasty wcześniej, <grywania> ale wiemy, że to wszystko, co dostałyśmy od was, każdą informację o tym, jak ważne są treści, które wam przekazujemy, wykorzystałyście krzycząc na całe gardło o swoich prawach podczas tych październikowych spacerów na ulicach. Jeśli pozwolę sobie nazwać to, co się działo rewolucją październikową 2020 to może. Bardzo ładna nazwa. Będzie to ładna ja nazwa. Będę dodać jeszcze kobiecą. Kobieca rewolucja październikowa. Zobacz, rewolucja to też kobieta. No i wszystko się zgadza. Co się wydarzyło w 2020 roku? Coś pękło. Kobiety i także mężczyźni wreszcie wystąpili otwarcie w obronie praw kobiet. Protestujący wyszli na ulicę, żeby wykrzyczeć hasła, o których do tej pory się milczało. Czyli zostały wykrzyczane hasła o prawie kobiet do decydowania o swoim ciele, o prawie kobiet do wyboru, do legalnej i bezpiecznej aborcji. Ale zaraz za tymi hasłami o aborcji poszły hasła o wolności dla kobiet, o prawie do głosu, o prawie do tego, żeby być usłyszaną, żeby wreszcie być usłyszaną. Myślę, że że to, jest, że to jest bardzo ważne w tym, co się dzieje teraz na polskich ulicach, i, i, i to jest niesamowite, że, te, że to, co się działo na protestach, rozlało się do domów, na rozmowy na ulicy, do gabinetów politycznych. W ten sposób walka o prawo kobiet do aborcji stała się jak gdyby taką. Zapałką do tego, żeby zacząć w Polsce rozmawiać o prawie kobiet do wolności, o prawie do tego, żeby przestać nas traktować jak bezrozumne istoty, które nie mają nic innego w głowie, jak tylko zabijanie niewiniątek, a zacząć wreszcie, już najwyższy czas, to właśnie to krzyczą te młode dziewczyny, to krzyczą kobiety na protestach, a zacząć wreszcie traktować nas jak pełnoprawnych obywateli, obywatelki, jak pełnoprawnych ludzi, którzy mają swój rozum. Kobiety są mądre, są odpowiedzialne, wiedzą czego chcą i można kobietom ufać i można kobietom dać prawo wyboru. My kobiety nie potrzebujemy, żeby ciągle ktoś nam mówił, co my mamy robić albo czego nam robić nie wolno. Myślę, że to jest też taki ogólny sprzeciw wobec tych 30 lat wolnej Polski, które gdyby sprowadzić do pytania, co było ważne, bardzo szybko rozczaruje nas odpowiedź, ale to... Ten gniew na ulicach i krzyk o wolność, był reakcją na to, że przez 30 lat otaczali nas, jak ja to mówię, złodzieje naszych praw i złodzieje naszych dusz że byli to ludzie, którzy ciągle uważali, że liczy się tylko PKB, że liczą się następne wybory, liczą się pomniki. Nikt nie mówił o ludziach, nikt nie mówił o emocjach, a kobiety wiedzą, kiedy przychodzi ich kres. Ta nasza cierpliwość. Rozciągana po prostu jak guma w nieskończoność, wreszcie się skończyła. Stąd ten zbiorowy gniew. Czy nikt nie rozmawiał o ludziach? To jest mało powiedziane. Ja y, uważam, że przez te 30 lat ciało kobiet i prawa kobiet. Zostało zamienione w taki towar, który sobie przerzucali politycy i kościół między sobą. Kto miał większy wpływ na, na to, co się dzieje z kobiecymi ciałami, kto więcej wyszarpał kobietom praw i prawa do decydowania o tym, czy, co ma się dziać z nami, z naszymi ciałami, ten zaznaczał swoją obecność w polityce. I zresztą tak jest w tej chwili. Ja uważam, że obowiązywanie, tej ustawy antyaborcyjnej w tak restrykcyjnej formie, jak, jak to ma miejsce w tej chwili. Ale mówisz już po orzeczeniu o wyjęciu tej trzeciej, i po czyli mówisz o tak zwanym kompromisie. kompromisie. A już w ogóle zaostrzenie tego tak zwanego kompromisu, już kompromis był jedną z najbardziej restrykcyjnych, stawiał nas w czołówce państw, które, w których obowiązują najbardziej restrykcyjne prawa dotyczące aborcji. A już po, po tej Poprawce, nie wiem w ogóle jak to nazwać, bo tutaj słów brakuje, e, znaleźliśmy się już w ścisłej czołówce. No, niemalże Salvador po prostu. E. Wiesz co jest ważne w ogóle w tym całym ruchu? Hasło, że odmówiłyśmy wreszcie wstydzenia się, bo zobacz, ile było gniewu, ile było złości i ile prawdy na tych naszych transparentach i w naszych gardłach. Że ym, ta sfera, w którą politycy i kościół wsadzają swoje, jak to ty mówisz, brudne paluchy. Baginę. Fera, którą ciągle każe nam się trzymać w tej szufladzie wstydu i strachu, uwolniłyśmy. Powiedziałyśmy, Precz, używałyśmy wulgaryzmów. Ale I używamy nadal. I będziemy używać. I rozumiem, że to będzie rozczarowujące dla wszystkich panienek z Dobrego Domu i mistrzów i strażników patriarchatu. Eleganckich panów, którzy by chcieli, żeby nic się nie zmieniało, a kobiety, które cierpią które nie mają praw, żeby siedziały cicho, to dla nich jest rozczarowanie. Więc stanęłyśmy ramię w ramię, żeby bronić prawa o, do decydowania o własnym ciele, nie przebierając w słowach, bo. Uwaga, nie, nie przebierając w środkach. Nie przebierałyśmy w słowach. To był gniew, który się zwerbalizował i to było widać. To jest niesamowite, jak wspaniałe hasła pojawiły się na tych protestach. Ja sobie wypisałam kilka takich haseł. Mhm. E, nasza płodność, wasza podłość. E, albo e, kobieta myśląca zagrożeniem dla władzy. Nie będziemy się urzalać, Proste hasło, wypierdalać. O, za to hasło wypierdalać. To kobiety dostały tak po głowie tak. od tak zwanych autorytetów, że jakoby takie słowa szkodzą sprawie, że to za dużo, że takie rozwydrzone kobiety niczego nie, nie zwojują. I wiesz, i mieliśmy okazję miałyśmy okazję na własne oczy zobaczyć, jak działa stara, nudna, patriarchalna sztuczka bo te dziewczyny, te kobiety, które. Ostrym językiem zaczęły mówić w ciepły sposób o kobiecych prawach. Nikt tak jak one nie pochylił się do tej pory nad sprawami, które dotyczą nas wszystkich, ale powiedziały to ostrym językiem, ale to są niezwykle ciepłe spojrzenie na to, co dotyczy nas wszystkich kobiet, i one zaraz zostały okrzyknięte kurewkami narkomankami, tak, wulgarnymi. Mhm. I właśnie ta stara patriarchalna sztuczka polega na tym, że kiedy kobiety zaczynają używać własnego głosu we własnej sprawie, to zaraz wykorzystuje się określenia związane z naszą seksualnością, żeby nas uciszyć, żeby nas zawstydzić, żebyśmy schowały się do kąta, żebyśmy nie zabierały głosu. I ja od wielu lat zajmuję się tematem seksualności. Ta sztuczka działała przez wiele, wiele lat. Spotykam się z wieloma kobietami, które mówiły, że w momencie, kiedy zostały nazwane dziwkami, to było, to było straszne. Tak, kiedy ktoś rzuca ci w twarz, jesteś dziwką, zachowujesz się jak dziwka. E, I. E, i to powoduje, że, że kobiety naprawdę milczały, bo zawstydzanie, agresja to jest świetny sposób na uciszanie kobiet. Tak? Zresztą, jak się to robi w przestrzeni publicznej, to może być to podwójnie dotkliwe. Podam swój przykład, ponieważ nigdy do tej pory nie doświadczyłam tylu reakcji w moich mediach społecznościowych na treści, o których tam piszę. Wobec czego. Po tym jak zaczęłyśmy robić pierwszą serię podcastu Rozważna i Erotyczna, słyszałam głosy w stylu Pani Magdo, no naprawdę mówić cipka w taki sposób, oczywiście to najczęściej mówią kobiety, nad czym bardzo ubolewam, ale dojdziemy kiedyś wspólnie do tego, dlaczego tak jest i dlaczego jesteśmy, myślę, bardzo nieświadome szkodliwości swoich czynów, dlaczego jesteśmy strażniczkami tego patriarchatu. Spróbujemy pokazać wam też w następnych spotkaniach przed czym trzeba się chronić, żeby nie być jedną z takich kobiet, a stać po stronie tych, które głośno krzyczą we wspólnej sprawie. No więc wracam do cipki. No więc jak już mówiłam cipka głośno, no to już było bardzo źle, prawda? No, no. Porównywano... Stoczyłaś się. Jest się. <noise> porównywano mnie do innych bardzo znanych pań, które mają klasę, a pani Magdo, pani to już w ogóle naprawdę hm. dziękujemy. Ale co się działo teraz, kiedy śmiałam Wyrazić swój sprzeciw wobec tego karygodnego orzeczenia. I bardzo mocno podpisywałam się pod hasłem: Podmiot nie zgadza się z orzeczeniem. Aczkolwiek lubię bardzo to: mamy uczyli być miłą i ładnie się uśmiechać, mama uczy mnie krzyczeć, wypierdalać. Więc mnie się nawet zdarzało w komentarzach do osób, które pisały, używać tego, które mnie obrażały, które mnie hejtowały, używać tego sformułowania. Pozwalałam sobie właśnie na to ze względu na poczucie, że to jest coś więcej niż tylko słowa. Że te słowa i tak nie zawsze są w stanie wyrazić gniewu, krzywd i niesprawiedliwości, którymi byłyśmy prasowane przez stulecia. Mi się bardzo podoba ten nasz gniew. Ja uważam, że trzeba go bardzo pielęgnować i yy, wiesz, yy, to, co się, to co się wydarzyło na protestach, yy, to hajtowanie dziewczyn, które wystąpiły z tymi prokobiecymi hasłami, z tym ostrym językiem w ważnych kobiecych sprawach i to, co przydarzyło się tobie, czyli kiedy zaczęłaś głośno i bez, bez tłumaczenia i się, bez, bez wstydnie lęku. stać po stronie kobiet. Bez wstydnie stać po, po stronie, stronie kobiet. Tak. Piękne. <laughs> bo właśnie to zrobiłaś. To, to zaraz jest, jest hejt, bo Skąd się ten hejt bierze? Stąd, że nas, dziewczyny, kobiety, od małego układa się w takich, w takich pudełeczkach. Mamy być miłe, mamy być uśmiechnięte, ładne, grzeczne, i w momencie, kiedy chcemy wyjść z tych pudełek i chcemy po prostu zająć trochę więcej tej przestrzeni, z, 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 trochę więcej praw dla siebie. Dla innych kobiet. Kiedy głośno stoimy w swojej obronie, w obronie tego, w co wierzymy, a co nie mieści się w tych ciasnych pudełkach, to zaraz dostajemy lanie. I to lanie dostajemy od małego. Zaraz właśnie dowiadujemy się, że jesteśmy pyskate, zagłośne chcemy za dużo, że jesteśmy wulgarni, że wyobrażamy sobie nie wiadomo co, że nie jesteśmy kobiety, mm. że, że nikt nas nie będzie chciał, że nic nie wskuramy. Nic nie wskuramy, tak. tak. Nic tak. nie, nie nic zwojujecie jest, tak, tymi swoimi hasłami, nic. to był jeden z głównych postulatów. Jest, tak, to jest taka stara sztuczka. Ja, ja przez, przez wiele lat byłam tak hajtowana i w którymś momencie zaczęłam mówić Chciałabym, żeby ten hejt się trochę jakiś jakby zdywersyfikował, żeby było coś nowego, a nie ciągle, że jestem to samo. wulgarna, że jestem mało kobieca, że, że jestem puszczalska albo odwrotnie, że widocznie za mało mam tego seksu dobrej jakości. Najmniej ujmij mnie to w ten sposób. I dlatego się wyżywasz na innych. Tak, napuszczam kobiety na jakoby, na biednych mężczyzn. Ale, ale w... zobacz, jak cała kultura, jeszcze taka, taka codzienność powoduje, że dajemy się wcisnąć w ten taki schemacik patriarchatu. Choćby to, bo ty mówisz o, o tej stronie takiej psychicznej, psychologicznej, Czy jakie ja mamy być. W patriarchatu? Tak, tak, ale dotyczących, tak. Tak, dotyczących Jak, emocji, zachowania tak, żebyś, i tak dalej. Żeby nas zakończyć do kąta, gdzie jest ale nasze zobacz, miejsce. Ale zobacz, a wcześniej zagania nas bardziej do kąta to, że em, em, oprócz tego, że mamy być miłe i uśmiechnięte i potakiwać, jeszcze do tego mamy być wiecznie młode, ostrzykane, tak. przygotowane, pomalowane, mamy mieć pazury, mamy mieć wiecznie wyciągnięte rzęsy i po prostu czekać nie wiadomo na co. Tak, mamy być grzeczne, a grzeczna dziewczynka to jest taka, która Nigdy nie dorasta. Grzeczna dziewczynka nie dorasta, bo nie zadaje pytań, nie walczy o swoje prawa, nie pyskuje, nie stawia się, nie, nie ma oczekiwań. Grzeczna dziewczynka ma zadowalać się tym, że się innym podoba, swoim zachowaniem, tak. swoim wyglądem, i tylko powolutku, ze smutkiem i z niechęcią ma zamieniać się z takiej. Małej dziewczynki, której wszyscy mówią, jak ma robić, jak ma wyglądać, żeby się innym podobać, powolutku zamienia się w zasuszoną staruszkę, która jest tak niepewna swojej wartości, że zaczyna. Nie, no właśnie nie możesz się zamienić w staruszkę. Ty musisz być cały nie, czas nastolatką. Nie, cały czas ma być nastolatką, ale niestety ten nie da się tego uniknąć. Więc z tego etapu nastolatki nie dojrzewając, nie zamieniając się w dorosłą kobietę, jakby świadomą swoich praw, bo nikt się tego nie zachęca. Z dziewczyny, zobaczcie, jaki to jest prosty mechanizm. Macie być cały czas z dziewczynkami, macie być wiecznie młode, nie po to, żeby się wiecznie podobać, bo i tak się nie podobacie. Oni was i tak takimi nie chcą. Zawsze bo... coś jest nie tak z naszym znaczy, no Zawsze coś jest nie tak, ale tak naprawdę, jeśli nie dacie sobie prawa do tego, żeby nie udawać, że czas nie płynie, nie, nie możecie udawać, że czas nie płynie, płynie. Bądźcie po prostu dorosłe. Jak będziecie dorosłe, będziecie dojrzałe. Będziecie miały to, o czym mówi Judy Dench, za co też zostałam strasznie skrytykowana. Miałyśmy tutaj ten cytat, że tak. siłą dorosłej kobiety i wykształconej jest to, że. Jedną z korzyści bycia kobietą dojrzałą i wykształconą jest to, że nie boisz się przekleństw i nie boisz się usadzić głupca tam. Gdzie jego miejsce. Gdzie jego miejsce. Odwaga bycia dojrzałą kobietą. Którą, procentuje. Tak. Która mówi, co myśli. A jak mówisz, co myślisz, to ten drań usiądzie w tym miejscu, w którym ma usiąść. Inaczej on zajmuje ciągle Twoje miejsce. Mówisz, co myślisz, mówisz, czego oczekujesz i krzyczysz, kiedy widzisz, że dzieje się jakaś krzywda Tobie lub innym kobietom. A tego krzyku w obronie swojej i w obronie innych kobiet nas się właśnie oducza. I i ten krzyk teraz wybuchnął, bo ja mam właśnie, ja mam wrażenie, że, że ten krzyk był w nas, że my krzyczałyśmy przez wiele lat, tylko krzyczałyśmy w środku, i on nie był słyszalny na, na zewnątrz. To był krzyk przeciwko temu, że różni panowie w garniturach, w sutannach albo zupełnie bez niczego, czyli tacy, którzy lądowali w naszych łóżkach, wyobrażali sobie, że mogą grzebać w naszych cipkach tak jak im się podoba że mogą wsadzać swoje brudne łapy do naszych wagin, że wolno im a my mamy zacisnąć zęby i mamy to wytrzymać i ten i ten gniew teraz wybuch ja jestem za tym, żeby ten gniew pielęgnować żeby każda z nas zastanowiła się w którym miejscu najbardziej chce nam się krzyczeć w którym miejscu ten nasz gniew najbardziej wybucha Dziewczyny, bycie grzeczną dziewczynką zabija. Tak. To jest jedno z mocniejszych zdań jakie przeczytałam ostatnio, ale bardzo się mocno z nim zgadzam. To prawda. Zabija powoli albo szybko, tak. to zależy. Bo odbiera, bycie grzeczną dziewczynką odbiera nam wiarę w siebie, odbiera nam wiarę w swoją sprawczość, odbiera nam energię. Jest masa kobiet, które wypełniają wszystkie obowiązki. Które jakieś, jakie, jakoby kobieta powinna wypełniać, a czują, że tracą energię, że tracą chęć i radość życia, że właściwie wypełniają cudze pomysły na ich życie i, i tak naprawdę same nie wiedzą, czego chcą. Spotykam kobiety, które przychodzą i tak naprawdę nie wiedzą, czego chcą w życiu, nie wiedzą, czego chcą w seksie. Bo nikt ich nie pytał o to, czego chcą. Nie są nauczone myśleć, a czego ja sama naprawdę chcę. I to mi się podobało na protestach, to mi się podobało w hasłach dziewczyn i kobiet, że one wiedzą, czego chcą. One chcą prawa do aborcji legalnej i bezpiecznej, one chcą władzy bez religii. I yy, one chcą, żeby Kościół trzymał swoje łapy jak najdalej od naszych wagin. To są bardzo proste postulaty, ale bardzo ważne. To w tylu sferach właściwie nas też dotyka, wiesz, bo jakby ten gniew, myślę, gniew sprzeciw wobec tej próby dołożenia jeszcze do tego tak zwanego kompromisu czyli odebrania nam już właściwie wszystkiego, czyli tak naprawdę delegalizacji aborcji już całkiem, bo 98% zabiegów terminacji ciąży odbywało się w Polsce właśnie ze względu na tę przesłankę, tę trzecią przesłankę, bo tylko w trzech przypadkach nie wolno, tę przesłankę, którą Trybunał Konstytucyjny, pseudo Trybunał Konstytucyjny odrzucił. Ale zobaczmy, spójrzmy na to szerzej. Jeśli zejdziemy po prostu z tych, wiesz, schodów i, 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 i wysokości prawno-kościelno-politycznych, a zejdziemy do siebie na, na, na ziemię. To jest sprzeciw wobec zamykania nam nie tylko ust, ale też oczu. Bo nam cały czas kazano patrzeć w inną stronę niż należy. Tak. Tak, grzeczność, to ugrzecznienie, to ciągle pouczanie nas, że właśnie to jest zbyt wulgarny język, to nie wypada, to jest, to są, to jest za dużo, powinno Wam wystarczyć to, co już macie, i, a resztą tu się zajmą panowie, oni Ci o Was zatroszczą, oni się Wami zajmą. To ugrzecznianie nas to jest tak naprawdę tresowanie nas do tego, żebyśmy nie widziały, Złych, krzywdzących i podłych rzeczy wokół siebie. I to są, żebyśmy nie widziały tego, jak jesteśmy wykorzystywani na wielu poziomach. Na poziomie seksualnym, w łóżku, gdzie liczy się jego przyjemność, a kobieta ma zacisnąć zęby i jak nie boli, no to już jest okej. Okay. W związkach, gdzie ciągle mężczyzna jest tym, który nosi spodnie. Który ma większą decyzyjność i którego potrzeby są tymi ważniejszymi? I w społeczeństwie i w państwie, gdzie ciągle rządzą nami organizacje, na czele których stoją faceci, którzy mają nas gdzieś tylko myślą o tym, jak kobiece ciało wykorzystać do podkreślenia swojej władzy. Ale dlaczego to jest w konkretnych przykładach takie istotne? Czyli e, dziewczyny, no to się zastanówmy teraz, kto się zajmuje dziećmi w lockdownie. Która z Was, e, jeśli miała dzieci w szkole, miała ten temat z głowy? Żadna. Wszystkie kobiety, matki, które siedziały podczas pierwszego lockdownu totalnego na tak zwanym nauczaniu online w domu, po prostu były nauczycielkami. Ojcowie, ok. Myślę, że to była rzadkość, ale to większość z nas się tym zajmowała. Nie mogłyśmy pójść do pracy, nie mogłyśmy zarobić pieniędzy, nie mogłyśmy pomóc naszym chorym rodzicom, a przecież też my się nimi zajmujemy. 80% mężczyzn, którym rodzą się niepełnosprawne dzieci, porzuca swoje partnerki. Nie odchodzi, porzuca. To jest tchórzostwo najwyższej wody. Jeśli chodzi o alimenty. Jesteśmy w czołówce krajów, w których one są nieściągalne. To są miliardy złotych zasądzonych alimentów, których w zdecydowanej większości nie płacą mężczyźni, bo polskie prawo raczej sprzyja kobietom. Dzieci po rozwodzie zostają przy matce, mężczyznom zasądzane są. Na rzecz dzieci zasądzone są alimenty, mężczyźni mają je płacić. Nie płacą. Dlaczego w tym kraju tak skuteczne jest ściąganie niezapłaconego VAT-u czy jakiegoś innego podatku, a na 2 miliardy totalnie nieskuteczne jest ściągnięcie tych pieniędzy od ojców na litość boską, od ojców, którzy mają swoje własne dzieci, którzy powołali je na świat i są za nie tak samo odpowiedzialni? To są te sprawy, dziewczyny, na które Zamyka nam się oczy, bo to, to jest ten konkretny przykład. To nie są wyimaginowane historyjki pod tytułem e, dookoła ogólnie. To są konkretne przykłady. To kobiety zajmują się w większości odpowiedzialnością za dom, zakupy, obiady, pranie, sprzątanie, prasowanie. To my zajmujemy się naszymi chorymi, niepełnosprawnymi dziećmi. To my zajmujemy się naszymi potrzebującymi, cierpiącymi rodzicami. To wszystko robimy my. Odpowiedzcie sobie same teraz na pytanie, w jakim procencie wasi mężowie i partnerzy wam w tym pomagają. Ja myślę, że możemy spokojnie sobie teraz przejść do tego, o co chodzi w ustawie antyaborcyjnej. Znaczy, spokojnie, spokojnie to nie jest dobre słowo. Bo, bo w ustawie antyaborcyjnej chodzi o to, że kobiety nie mogą doświadczać. Seksu na tych samych zasadach co mężczyźni, czyli bez konsekwencji. I ja już w tej chwili pewnie słyszę, jak część osób otwiera szeroko oczy i myśli, jak to w ustawie antyaborcyjnej chodzi o seks. Przecież my jesteśmy karmieni takimi y y y y słowami pełnymi religijnej słodyczy o niewiniątkach. O dzieciątkach. O dzieciątkach, tak. Jak to, jak to chodzi o seks? Oczywiście, że chodzi o seks, bo po pierwsze, już Oscar Wilde powiedział, że w życiu zawsze chodzi o seks, a w seksie chodzi o władzę. Ja zawsze dodaję, a w seksie chodzi o seks i o władzę. I to jest taki wstęp. A po drugie, skąd się biorą dzieciątka? Skąd się biorą? Biorą się z seksu. I tak naprawdę, ustawa aborcyjna to jest ustawa, pod którą. Podpadają z automatu wszystkie kobiety, które są aktywne seksualnie. Ja e, chciałam pokazać, jak nam się zakłamuje rzeczywistość, jak nam się odwraca patrzenie na sprawy, które nas dotyczą. Ta ustawa szczuje kobiety, które miały seks. Jeśli jakaś kobieta w Polsce jest aktywna seksualnie i ma, ma seks, to musi ponieść konsekwencje. Albo rodzi na konserwatywnych zasadach, albo umiera, albo ma cierpieć, a we wszystkich wypadkach ma siedzieć cicho. I po to jest ta ustawa. Um, tak restrykcyjna. Tak restrykcyjna. Jeśli mamy seks, mamy się bać, bo kto ma kontrolę nad seksem, ten ma władzę. Więc y, nie dajmy sobie wmówić, że seks nie ma znaczenia. Dlatego ja od wielu lat mówię, że trzeba walczyć o prawa kobiet i o swobodę seksualną. To jest bardzo ważne, ale to się w tych protestach wydarzyło, że dziewczyny odmówiły się, odmówiły wstydzenia się. Tam było jedno z haseł, y, które uważam, że oddaje, y, 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 oddaje to, że dziewczyny i kobiety zaczęły rozumieć, że seks ma znaczenie, bo to było takie hasło strach się ruchać. Ja uważam, że to jest świetne hasło, bo ono oddaje właśnie to, o co chodzi w ustawie antyaborcyjnej. Jeśli jesteś kobietą i masz seks, a wiadomo, że seks jest częścią dorosłego życia, to masz się bać. Albo będziesz rodzić na konserwatywnych zasadach, będziesz cierpieć, bo ta ustawa niesie ze sobą wiele cierpienia, albo będziesz, będziesz się bała. Jedno z haseł też brzmiało, gdyby to mężczyźni rodzili, aborcja byłaby wpisana do konstytucji. Mnie też poruszają takie, takie spojrzenia na to, jak bardzo wielka przepaść dzieli prawa kobiet i prawa mężczyzn, a prawa kobiet są prawami człowieka. Po prostu jesteśmy ludźmi, więc. Ale to aż, aż smutne, że wybór, trzeba takie rzeczy nie mówić. Że, no, no że kobieta jesteśmy. jest człowiekiem. Rzeczywiście, bo tak. to jest przerażające w tej ustawie antyaborcyjnej, że ona szerokim łukiem omija mężczyzn. To w ogóle nie ma ani słowa o mężczyźnie. Dlaczego tam nie jest wpisana Nic. odpowiedzialność za kłód? Że ściganie jakieś, jeżeli, tak. już jest taka, jeżeli już jest taka surowa ta ustawa i taka w ogóle super najlepsza, hiper ratująca wszystko, co się tylko da. Nie ma ani słowa o mężczyznach. Nic. To jest szczucie na kobiety, które miały seks. Co ciekawe z moich rozmów z pracowniczką kliniki aborcyjnej za granicą, wynika, że na te aborcje, które odbywają się w miejscu, w którym ona pracuje, to polscy mężczyźni przywożą swoje żony i partnerki. No bo trzeba się jednak zmobilizować, wyjechać, to jest kawał drogi, to nie jest Słowacja. Więc w innych warunkach odbywa się ta aborcja. I ona opowiadała, słuchaj, nieprawdopodobne rzeczy o stosunku mężczyzn do sytuacji, w której oni jako para zdecydowali jednak, że dokonają aborcji, ponieważ panowie próbowali, w wielu przypadkach tak jest, próbowali. Zdjąć z siebie odpowiedzialność za to, że doszło do zapłodnienia, bo ona w taki humorystyczny sposób to pani opowiadała, że proszę pani, ja wiem kiedy wyjąć. Więc pani prowadząca ankietę, bo zanim dojdzie do zabiegu, trzeba przygotować się pod każdym względem, przeprowadza się taką specjalną ankietę, w której padają różne pytania, w tym jedno o antykoncepcję. Czy ona zawiodła, czy państwo po prostu nie stosowali, bo to też lekarz chce wiedzieć. No więc panowie oczywiście uważają, że wiedzą, kiedy mają wyjść, ale na przykład nie wiedzą, że w ejakulacie, który Pojawia się na penisie wcześniej yy, podczas stosunku, również w nim się, znajdują się plemniki. Tego już 40-50-letni polscy mężczyźni nie wiedzą. Więc jak ona im to tłumaczy, to opowiada, że oni mają buzię jak trzylatek, wielkie oczy zdziwieni są, że coś takiego ma miejsce. Yy, a druga ciekawa historia jest taka, że wśród wielu jej pacjentów, bo tak traktuje pary, są bardzo wierzące polskie małżeństwa, które mają dwoje troje dzieci i na to trzecie, czy czwarte uważają, że nie mogą sobie już pozwolić. I teraz bardzo często powtarza się taki schemat, że no niestety to tu już nie możemy sobie pozwolić, bo to już by było dla nas za ciężkie, dlatego przywiozłem żonę. Oraz uwaga, dlaczego ty mówisz, i co jest słuszne, że dziecko ma być karą za seks. To jest trochę taki wniosek z tego co opowiadają pacjentki, które przyjeżdżają do tej kliniki. Chodzi o to, że one mówią, że one są już matkami, już żonami i one po prostu wpadły i one nie mogą mieć tego dziecka. Ale każda wolna kobieta, słuchasz, uważaj, mhm. wolna kobieta, która ma tak zwany seks poza małżeński i która wpada, powinna to dziecko urodzić. Hmm. to jest ciekawe pokrętne myślenie, Bardzo. oni deklarują ogromną wiarę w Boga mm -hmm. deklarują swoją mm -hmm. swój wysiłek na rzecz wychowywania tych dzieci, które już są, ale odmawiają innym i decydują o tym, że nie chcą mieć następnego, ale odmawiają innym kobietom, tak zwanym, no jakim to jak, jak byś to powiedziała, ja bym powiedziała wolna a pani pewnie, która tak uważa powiedziałaby, że to puszczalska, tak bo ona miała tak zwany wolny seks poza małżeństwem i takie kobiety wolne Uprawiające seks poza małżeństwem, czy, czy w, w niestałym związku, przyjeżdżają do takich klinik same. Mhm. Wiesz, ja myślę, że ogromny problem jest z, z tą ustawą antyaborcyjną i z osobami, które odmawiają kobietom prawa do legalnej i bezpiecznej aborcji, że bardzo łatwo jest naprawiać świat cudzym kosztem. To jest bardzo łatwe i bardzo przyjemne. To, ja jest to, to nazywam analizowanie ja, ja mm -hmm. on, się yy, yy, miłosierdziem, że oni są tacy dobrzy, tacy dobrzy, że w swoim życiu niczego nie zmieniają i czują się zbawcami. Część osób się czuje, że ona zbawia, naprawia świat, nie zmieniając absolutnie nic w swoim życiu, tylko grzebiąc, grzebiąc brudnymi łapami, dosłownie w waginach. Innych kobiet. A zasada jest... numer jeden na świecie jest taka, że jak chcesz zmienić świat, to zacznij od siebie. Ja to nazywam Ale w znowu... Polsce to nie obowiązuje, jak widać póki co. Ja to, nazywam, ja to nazywam sytuacją, w której tak łatwo nam Polakom przychodzi mówienie drugiej osobie, wymaganie od niej heroizmu. Od siebie nie. Ale od drugiej osoby to jest takie pstryk. No to jest bardzo przyjemne, Magda. To jest bardzo przyjemne. Ty masz się poświęcić. Budzę się rano i myślę sobie, jak naprawić świat. Ach. Pozmuszam inne kobiety, żeby nie miały prawa do antykoncepcji, żeby młodzież nie miała dostępu do edukacji, żeby dorosłe kobiety nie mogły decydować o swoim ciele rozrodczości, o swojej seksualności, i już przed pierwszą kawą jestem po prostu zbawicielką, zbawicielem tak. świata. To jest cudowne. A co tyż? to za kraj? Jeśli bierzesz pod uwagę kraje Unii Europejskiej, w którym wiagrę dostaniesz bez recepty, a tabletkę Ella One na receptę. Tym się różnimy od wszystkich cywilizowanych krajów europejskich. W Polsce, jako jedynym kraju, do, musisz mieć receptę na tabletkę dzień po, a nie musisz na wiagrę. No my jesteśmy krajem dla twardych fiutów. U nas penisy muszą dumnie sterczeć a waginy mają Ale się po prostu znowu to jest udostępniać kwestia na zawołanie tej konsekwencji to już no. skoro sterczą te penisy i dochodzi do zapłodnienia Ale to... dochodzi do stosunku tak. potem do zapłodnienia kobieta nie ma równych praw Ale... bo on dostał wiagrę jak to mówisz ma twardego peniuta, a ona nie może się wyplątać z sytuacji, nie. w której tak naprawdę od początku są oboje. Nie, ona ma się bać, bo ona pójdzie, poprosi o receptę na Elawan i usłyszy, że klauzula sumienia pana doktora nie pozwala mu na wypisanie a jej, a jak a? będzie miała szczęście i dostanie, pójdzie do apteki, w której usłyszy, że klauzula sumienia farmaceuty nie pozwala mu na sprzedanie tego. I dokąd ta dziewczyna ma pójść? Na ulicę! I to się właśnie stało w październiku. Dosyć tego. Bardzo dobrze, że dziewczyny wyszły, bo tych podłości w traktowaniu kobiet w przestrzeni seksualnej jest, jest naprawdę, naprawdę dużo. Wiesz, strajk kobiet to też nie tylko protesty. W czasie strajku kobiet zostało przełamane tabu. Kobiety, znajome i nawet nieznajome, sprzedawczynie, fryzjerki, sąsiadki, zaczęły rozmawiać na tematy, o których wcześniej przez wiele, wiele lat się nie rozmawiało. Kobiety zaczęły rozmawiać, opowiadać sobie historie o aborcji, o poronieniach, o wychowywaniu niepełnosprawnych dzieci. To jest pierwszy raz od kilkudziesięciu lat, od kiedy ja pamiętam. Że kobiety zaczęły się dzielić swoimi historiami, i to jest niesamowite, że my miałyśmy cierpieć, wstydzić się i siedzieć cicho. My się nie dzieliłyśmy tymi historiami. Ktoś został po poronieniu fatalnie potraktowany w szpitalu i siedział cicho i jeszcze się wstydził. Ktoś musiał przejść pięć gabinetów albo jechać busem do Kaliningradu, żeby mieć aborcję. I wstydził się tego. Przeżył, ciężko to przeżył, nawet po prostu samo to dotarcie bał do bezpiecznego, się Joanna, bał, tak. Jak ma się jest... nie bać kobieta w kraju, w którym tak to zostało wymyślone w prawie karnym, że wprawdzie matka usuwająca ciążę, przecież nie robi tego zabiegu sama, robi to lekarz, nie podlega żadnej karze. Czyli odpowiedzialnością karną obarczony jest czyn lekarza, czyli sam zabieg aborcji, oraz uwaga, osoby, które z nią są. Które wiedziały o zabiegu. Ja to odczytam, bo sobie zrobiłam mhm. specjalnie notatkę, żeby nie być gołosłowną. Dla lekarza, jeśli aborcja została wykonana za zgodą kobiety, za zgodą, czyli chciała aborcji, przyszła mhm. dostała. Ja mówimy o podziemiu aborcyjnym w Polsce, to jest kara trzech lat więzienia. I tej samej karze podlega osoba, uwaga, która udziela kobiecie ciężarnej pomocy lub ją do tego nakłania. Czyli jeśli mamy młodą dziewczynę, która ma przyjaciółkę, która pomaga jej zorganizować ten wyjazd, ten zabieg, ta osoba, najbliższa jej, podlega również karze więzienia do trzech lat. Więc jak my mamy mieć odwagę dzielić się tak traumatycznym zdarzeniem? Jak tak. mamy powiedzieć matce, że to się nam stało, chłopak nas rzucił, mąż. Dziecko jest w małżeństwie, rozmawiałyśmy o tym, zdarzają się też gwałty, to jest moim zdaniem codzienność. I mamy ciążę. Jak ta kobieta ma urodzić czwarte, piąte, szóste, siódme dziecko? Komu ma powiedzieć, że ona nie jest w stanie już tego dźwignąć? Komu ma się wyżalić? Nie zrobi tego lekarzowi, nie zrobi tego matce, przyjaciółce nikomu, bo sobie doskonale zdaje sprawę z konsekwencji tego czynu. Tego gestu. Ma się bać. To jest piekło. Tak, to jest piekło. To jest piekło. Tak. Jeżeli chodzi, wiesz, powiedziałaś o gwałtach, są, yy, są jeszcze inne rodzaje przestępstw seksualnych związanych właśnie ze zmuszaniem kobiet do rodzenia. Jest takie przestępstwo seksualne i jest naprawdę spotykam wiele kobiet, które tego doświadczyło. Które polega na tym, że yy, para umawia się, kobieta się umawia na seks z prezerwatywą. Mhm. A mężczyzna bez informowania jej, mhm. tą prezerwatywę zdejmuje. To już podpada pod przestępstwo seksualne, ale ona zostaje z tym sama. Albo jest tak zwany, można to nazwać, kompleks małego penisa. Facyci mają małe penisy mhm. i zakładają duże prezerwatywy. I te prezerwatywy zsuwają im się w czasie seksu. To i to, co też też powiedziałaś, że facet, który twierdzi, że on wie, kiedy wyjąć. Tak. I kobieta po prostu leży i drży ze strachu. To nie jest seks. Kiedy kobieta leży i drży ze strachu pod mężczyzną w czasie penetracji, to nie jest seks. I to o tych, jest gwałt. To jest gwałt. O tych formach przemocy też się nie mówiło. Kobiety nie potrafiły tego wszystkiego nazwać. Czuły, że to jest nie tak to powinno wyglądać. Czuły, że to nie jest seks. Czuły, że Dzieje im się krzywda, ale nie potrafiły tego wszystkiego No Ale nadwać. dokąd my mamy pójść? Czy my mamy edukację seksualną? Nie, nie, nie mamy. Czy my mamy dostęp do darmowej antykoncepcji? Nie, nie mamy. Czy mężczyźni partycypują w kosztach antykoncepcji? Nie, nie, nie partycypują. I teraz wracamy do tego cudownego patriarchatu, który nam się po prostu już od urodzenia pokazuje jako jedyną drogę i ścieżkę, którą mamy pójść, bo przecież patriarchat Asia no, u nas uwielbia, no, kocha. Mm, rączki kocha. całuje, drzwi otworzy, 8 marca kwiatek no, da, wiadomo Ach. oczywiście, czego wy chcecie. No, tak, twierdzi, tak. że u nas kocha, że nas szanuje. Prawie wszystkie, ale są wyjątki. Tak. Patriarchat ko kocha prawie wszystkie kobiety, oprócz tych kobiet, które mają seks. No bo wiadomo, to nie jest żadna tajemnica, że y, kobieta zapytana o ilość partnerów seksualnych zazwyczaj znacząco zmniejsza ilość swoich partnerów. Dlaczego? Dlatego, że naszą wartość. Naszą kobiecą wartość mierzy się na podstawie tego, czy my nie jesteśmy puszczalskie, mm -hmm. czy my się szanujemy. A kiedy się szanujemy? Jak było ich trzech przez całe życie, czy trzydziestu? Wiesz, no. to jest bardzo trudne pytanie. Patriarchat powiedział, chyba żartujesz. Myślę, jeden. Ja myślę, że najlepiej być po prostu um, dziewicą. Że to tak w ogóle, wiesz, no. Naj, najlepiej. No ale jak już nie możesz być tą dziewicą, no to chyba jeden, nie? Mm -hmm, tak, <laughs> A, wiesz, czyli te, co lubią seks, seks są nielubiane nie lubiane przy, przy patriarcha. Ale... ale patriarchat lubi seks. <laughs> ale jeszcze, <To> <laughs> go, jeszcze gorzej <laughs> mają kobiety, które nie lubią seksu. Bo tych to już w ogóle patriarchat nie znosi. Mm -hmm. A nie lubią seksu, bo są oziębłe? Tak. Kobiety oziębłe to jest po prostu przekleństwo heteroseksualnych, patriarchalnych mężczyzn, którzy narzekają, że oni nie dostają tego seksu tyle, ile by chcieli, i w ogóle nie łączą tego faktu z tym, że nie tworzą żadnej więzi emocjonalnej ze swoimi partnerkami, że nie interesują się potrzebami ani emocjonalnymi. Ani seksualnymi swoich partnerek. I w ogóle nie widzą między, tymi, między tym połączenia, tylko po prostu oziębła, patriarchat ją wypluwa. Kolejna kategoria kobiet, których nie lubi patriarchat, to są kobiety, które pracują za mało. No bo nie wiem czy zauważyłaś Magda, ale praca to jest taka mało znacząca. Tam, nie, no to nie, żarty, co tam, no tam chodzą dobra. po domu, tak. coś robią, nikim za to nie płaci, gdzieś tam chodzą, a jak pójdą do pracy, no to też jest takie, jakieś takie jakieś takie hobby, coś tam robią, ale to nie jest ważne. Hmm. Ważna praca to jest praca mężczyzny tak. i też widać to w zarobkach, tak często jest tak. Teraz się na szczęście o tym więcej mówi, że na tym samym stanowisku, za tą samą pracę mężczyzna dostaje więcej pieniędzy niż kobieta, bo kobiety się tak nie znają. Ta ich praca nie jest taka wartościowa. Ale od y, tych kobiet, których pracę patriarchat lekceważy, jeszcze gorsze są te kobiety, które poświęcają się pracy. Bo no wiecznie zajęte. Karierowiczki, karierowiczki. nie mają czasu patriarchat urodzić. Patriarchat po prostu tak. A, albo nie mają czasu urodzić, albo mają dzieci. w żłobku. I chodzą do pracy, no nie. bo po prostu egoistki Ta. zaprzepaszczają życie swoich dzieci, swojej rodziny. Najgorsze, te, co tydzień po porodzie, już są w pracy. No, no po prostu nie do zniesienia. Czy to jest matka? Czy to jest matka? I teraz przechodzimy do kolejnej grupy kobiet, których patriarchat nie lubi: to są kobiety, które mają dzieci. Bo kobiety, <noise> które mają dzieci, to są kobiety, które nie znają się na wychowywaniu. Wiadomo, że taka matka to nigdy nie wie jak to dziecko wychować. Tak. Ona wszystko robi źle. Wszyscy jej wokół tłumaczą co ona ma robić z tym dzieckiem, mm -hmm. a ona ciągle robi coś źle. A na dodatek co jakiś czas takiej złej matce przychodzi do głowy straszny pomysł, żeby wyjść gdzieś z domu bez dziecka. <laughs> Wrodna. To po prostu patriarchat to gruba Czarna krecha od razu tak. no wy, A wyjechać matka na dwa dni. Wyszła z domu bez dziecka. A jeszcze jak wyszła z domu bez dziecka i bez męża, to już po prostu wiesz, szkarłatna litera. <laughs> Ale jest jeszcze kolejna kategoria kobiet, których patriarchat nie lubi. Kategoria kobiet, które nie mają dzieci. No bo to wiadomo, egoistki, one na życiu się nie znają, Nic tak, o życiu tak. nie mówią. Nie tylko w głowie, nie, mhm. w ogóle to tam. Co one mogą wiedzieć o trudach tak, istnienia. Tak. Mhm. No i kategoria kobiet, których yy, trudno tutaj powiedzieć, które najbardziej nie lubi, bo katriar, patriar, patriarchat lubi lubić, nie lubić kobiety porówno. Mhm. <laughs> e, to są kobiety, które właśnie opowiadają się za prawem do bezpiecznej i legalnej aborcji. No nie, no to za to nigdy za to, w życiu, tak. za nic innego nie dostałam w życiu tyle cięgów, jak tak. za to. No bo to jest przeciwstawianie się działalności różnych organizacji, na czele których stoją mężczyźni. Czy to w garniturach, czy to w sutannach, ale przeciwstawić się sprawnej organizacji zarządzanej przez mężczyzn, ty kobieto po prostu spadaj i, i gin. Więc... A jeszcze zapomniałyśmy o kategorii kobiet, które nie pracują i wychowują dzieci. A tak, to jest najgorsza. To też nie lubi patriarcha, tak, tak, patriarka... bo one przecież tylko cudzysłów siedzą w domu. W domu i jeszcze ciągną pieniądze. Tak. Nie dość, że nie znają się na wychow wychowywaniu dzieci, to jeszcze ciągną pieniądze od tego biednego faceta. Dziewczyny, w której kategorii jesteście? Tak. I zobaczcie, co wam zostało. Jesteście w, gdziekolwiek, w którąkolwiek się pasujecie. Jesteście, Jesteście w czarnej, w czarnej noże. noże. Tak ładnie to zakończyłaś, bo miałam co jemnego miała na końcu się. języka. A, <laughs> a. Więc ja bym y, chciała taką małą odezwę teraz powiedzieć, bo bycie miłymi i grzecznymi dziewczynkami nie na wiele nam się przydało, prawda? To już wiemy. Więc gdy opowiadasz się za prawami kobiet... Za feminizmem, to choćbyś była bardzo uprzejma w głoszeniu swoich poglądów, i tak spotkasz się z atakami, z hejtem, z nienawiścią, z agresją, z wyśmiewaniem. Więc lepiej od razu darować sobie bycie miłą i być tak radykalną, na ile czujesz się w danym mom momencie gotowa. Po prostu róbmy swoje. Załatwiajmy swoje sprawy. I nawet jeśli jest nam do tego potrzebna ulica, to bardzo dobrze. Nie wstydźcie się ani tego, że idziecie na ulicę. Mój Boże, jaka jestem teraz dumna, że tam jest moje miejsce. I spadać hejterzy, bo tylko tam możecie wykrzyczeć swój gniew. Clarissa Pinkola-Estes w książce Biegnąca z wilkami pisze o zbiorowym gniewie, o jego wartości, jak ważny jest to społeczny element Obywatelskiego życia. Odczuwanie takiego gniewu, pisze, jest dla kobiet absolutnie, absolutnie dziewczyny podkreślone to jest zdrowe psychicznie, to zdrowy objaw, jeśli gniew wywołany niesprawiedliwością staje się motorem pożytecznych zmian. Żywa reakcja na zagrożenie, dziejącą się krzywdę, nieposzanowanie praw, niesprawiedliwość jest przejawem Nienaruszonych instynktów i psychicznego zdrowia. Gorące zaangażowanie to naturalny i oczekiwany element zdobywania wiedzy o świecie zbiorowej duszy i psychiki. Także to, co robiłyśmy w październiku na ulicach, jest bardzo ważne, jest zdrowe i jest kobiece. I potrzebne jest bardzo. Czyli ja odnoszę wrażenie, że protestujący nie wstydziły się nic, a nic, i że dlatego te protesty były, takie, tak były i są takie wspaniałe. I dziewczyny w czasie protestów odniosły się do cech, których nam się stereotypowo odmawia, ponieważ były gwałtowne i waleczne. A w naszej kulturze, w tej kulturze patriarchalnej, gwałtowni i waleczni to mogą być mężczyźni. Mężczyźnie. ty masz być uległa, a ty cichutka. masz być ładna, cicha, masz słuchać, co ci inni wytłumaczą, masz pytać, co wolno ci robić, czego nie wolno ci robić. I to było fantastyczne, jak te dziewczyny odmówiły wstydzenia się, były porywcze, były nieulękłe i były groźne. I to było fantastyczne. I ja. Ja uważam, że powinniśmy odnajdywać w sobie właśnie tą gwałtowność, tą, yy, tą siłę, odnajdywać ją w sobie, pielęgnować i w odpowiedniej chwili uruchamiać, żeby bronić siebie i bronić tych, które przyjdą po nas. Bo wiesz, yy, jak mówiłam o tym, yy, o tym gniewie, który obserwuję właśnie i w czasie protestów, i w czasie rozmów na ulicach, i w domach, żeby obserwować w którym miejscu nam się ten gniew zapala i na przykład ja mam ten gniew w momencie kiedy myślę że przekażę mojej córce taki sam obrzydliwy, krzywdzący lekceważący kobiece cierpienie świat i dlatego tak mam mocne przekonanie, że trzeba walczyć o lepsze miejsce dla kobiet ze względu na nas, ale też ze względu na te, które przyjdą po nas, że jesteśmy im to winne, po prostu. Wiesz, to Virginia Woolf już wiedziała. Mam teraz przed sobą jej książkę, Eseje wybrane. Znalazłam tu taki cytat a propos hmm, hmm, czegoś, co ona nazywa aniołem domowego ogniska czyli pewnego rodzaju urojeniem, pewnego rodzaju wyobrażeniem, które. Mamy głęboko w sercach, bo chyba dziedziczymy to z pokolenia na pokolenie. Jesteśmy my, tresowane do tego. My kobiety, które jesteśmy w kolejnym pokoleniu potomkiniami swoich matek, babek, prababek, które wiecznie miały podwórkę. Więc ona nazywa to aniołem domowego ogniska i opowiada w tej książce w eseju Praca zawodowa kobiet o swojej sytuacji, w której miała napisać recenzję książki, którą napisał jakiś sławny mężczyzna. I pisze tak. Na papier przede mną padał cień jej skrzydeł. W pokoju rozlegał się szelest jej sukien. A zatem, kiedy tylko wzięłam pióro do ręki, by zrecenzować powieść tego sławnego mężczyzny, ta Anielica, anioł domowego ogniska, stanęła za mną i szepnęła: Moja droga, jesteś młodą kobietą. Piszesz o książce, której autorem jest mężczyzna. Bądź więc współczująca. Czuła, pochlebiaj, oszukuj, użyj wszystkich sztuczek i podstępów naszej płci. Nie pozwól, by ktoś pomyślał, że masz swoje zdanie, a nade wszystko bądź czysta. I wykonała taki gest, jakby chciała poprowadzić moje pióro. Odwróciłam się i chwyciłam tego anioła za gardło. Zrobiłam, co tylko mogłam, by zabić tę zjawę. A według Anioła Domowego Ogniska żadnej z tych kwestii kobiety nie mogą otwarcie i swobodnie podejmować. Kobiety bowiem, jeśli chcą odnieść sukces, muszą czarować, łagodzić, muszą mówiąc wprost kłamać. I to jest moim zdaniem y, literacka, metaforyczna opowieść o tym, do czego jesteśmy przyzwyczajane i tresowane. Czyli ten patriarchat w tych. Anielskich, duży cudzysłów w skrzydłach stoi nad nami. Jest po to, żebyśmy się czuły właśnie bezpieczne rzekomo, jak to ty mówisz, Jakoby, <noise> bezpieczne wobec wyobrażeń i potrzeb samych siebie. Mamy kłamać po to, żeby przetrwać. Nie możemy się przeciwstawić mężczyźnie, nie możemy. Powiedzieć i napisać tego, co naprawdę czujemy. A gówno prawda. A właśnie, że możemy. Mija 100 lat od momentu, w którym Virginia Woolf to pisała. Świat się naprawdę zmienił. I dziewczyny, błagam, nie dajcie sobie wciskać ciemnoty. Powrót z bambuko ma właśnie miejsce, a patriarchat to to właśnie literalnie. To jest właśnie to bambuko, z którego teraz wracamy. Ale wiecie, czy kawał drogi przed nami, bo e, ja zauważyłam, e, że nawet w czasie protestów mm, odezwały się głosy. Ja to nazywam mizogin w skórze baranka, czyli panów, którzy komentują, tak, tak, te protesty są ważne i tam prawo do decydowania o swoim ciele jest ważne, ale drogi panie, nie, już, już przestańcie z tymi protestami, już ich nie eskalujcie. E, i to jest właśnie najgorzej, kiedy ktoś udaje, dopieszczając tak naprawdę swoje ego i swoje wyobrażenie na swój temat, nowoczesnego mężczyznę, jakoby sprzymierzeńca kobiet, a tak naprawdę to chciałby, żebyśmy. Już okej, okay, już poprotestowałyście, mm -hmm. już wracajmy do tych miejsc, gdzie, tak, tak. Gdzie, gdzie wszyscy byliśmy przed tymi protestami, czyli ja wam wytłumaczę. Ty tak. wytłumaczyć. czy możesz krzyczeć, czy nie możesz krzyczeć, jakich wyrazów ci wolno używać, jakich ci nie wolno używać, e, czy możesz mówić w, w imieniu kobiet, czy możesz mówić w imieniu kobiet i mężczyzn. Panowie wszystko wytłumaczą. Jak ja zobaczyłam e, duży artykuł, gdzie. Mężczyzna wyjaśniał w dużym, na, dużym, na dużym portalu to było internetowe. Ale w ogóle. Mężczyzna wyjaśniał, to był standard, sens, że mężczyźni tak. kobiet. No po prostu jak trzeba być bezczelnym, mhm. jak trzeba być zadufanym w sobie, żeby odebrać głos kobietom i udawać jeszcze że no ale się kto jest po zapraszał stronie? tych mężczyzn do tych studiów telewizyjnych do tych mikrofonów ale, na antenach. Ale w, ja mam wrażenie, że teraz wychodzą yy, dziadersi. Br, takie brudy, smrody, które nas gniotły, które nas podtruwały przez wiele, wiele lat, właśnie tacy, tacy dziadersi. Którzy udawali, że Jakoby są nowocześni i oni lubią kobiety i wspierają kobiety. Ale siedzieć cicho. Ale siedzieć cicho i słuchać, co Dziaders ma ci do powiedzenia, a jeszcze od czasu do czasu, jak Dziaders ma ochotę na seks albo na jakieś macanki czy przytulanki, to się zgodzić, bo tak naprawdę to tylko świadczy o tym, że jesteś atrakcyjna i że jesteś pożądana. I, i, i te wszystkie syfy teraz wychodzą. Tak jakby ten protest pokazał brudy które cały czas nas podtruwały. Tych dziadersów, którzy udawali, że jakoby są nowocześni, jakoby y, lubią kobiety i jakoby kobietom wolno wszystko, a tak naprawdę czekali tylko, żeby nas pouczać, żeby nas ustawiać w kącie y, i żeby nas macać. Albo y, ten, ta stara patriarchalna sztuczka, o której mówiłyśmy, że w momencie, kiedy kobieta zaczyna z, mówić swoim głosem, walczyć w swoim imieniu i w imieniu innych kobiet, to zostaje wyzwana od kurewek, od narkomanek, od, od puszczalskich i, i od dziwek. I to, że seks się liczy, o tym się nie mówiło kobietom się zawsze mówiło, że seks nie masz takiego znaczenia, nie zupa pomidorowa, paznokcie nowe e, buty no tak, kwiatki żeby były podlane żeby był obróz wyprasowany ale seks, nie, seks nie ma takiego znaczenia zamkniesz oczy, zaciśniesz zęby, udostępnisz swoją waginę, on będzie zadowolony i życie się będzie toczyło dalej, ale to jest jedno z największych kłamstw, kto ma seks ten ma władzę i ja zawsze powtarzam kobietom jeżeli my nie zajmiemy się swoim seksem. Inni zrobią to za nas, ale zrobią to na swoich własnych, chorych zasadach. Będą wykorzystywać nasze ciało. A nasze ciało należy do nas, ponieważ jesteśmy odpowiedzialne, jesteśmy mądre, jesteśmy dorosłe i same wiemy, czego chcemy. Z tych wszystkich rozmów, które przeprowadziłam na swoim kanale na YouTube do tej pory, wynika jedno, że tak jak odpowiedzialne, tak jak Mądre, świadome, pełne szacunku dla istnienia są kobiety, to niektórzy mężczyźni mogliby tylko o tym pomarzyć, żeby choć w procencie takimi być. Także jeśli. Ciągle słyszę, że jesteśmy głupie, emocjonalne, nieodpowiedzialne, że. Nie, nie, nie potrafimy zająć się sprawami. I nie poważnie. potrafimy podejmować najtrudniejszych decyzji. To jest największy bullshit, jaki ja słyszałam tak. kiedykolwiek w życiu, znając historię tysięcy kobiet w swoim dziennikarskim życiu w porównaniu do. Jakieś tam liczby historii męskich, to kobiety rządzą światem, bo mają wszystkie cechy potrzebne do tego, jeszcze nie rządzą. żeby funkcjonować. Na pewno nie w Polsce. Po prostu, dlatego że jesteśmy połową społeczeństwa. Tak, jeszcze nie w Polsce, ale ta zmiana nastąpiła i nie można odpuścić. Ja myślę, że o tej mądrości kobiet i o tej ogromnej wrażliwości świadczą właśnie te hasła z transparentów, które są tak hejtowane, że one są jakoby wulgarne i kurewskie. One są wspaniałe, one są ostre, ale w nich jest tyle ciepła, tyle troski i z taki wspaniały ale jest język. jest też strasznie dużo cierpienia z tak, tej niesprawiedliwości. Tak, I jeśli kobiety potrafią ująć cierpienie. cały gniew, Trzy wyrazy to powinniście, kochani panowie, stać i bić brawo. Jeszcze w tym jesteśmy kreatywne i wspaniałe. Jeszcze w tym. Chodzi o to, żeby wreszcie nas głos był usłuchany. To jest ten moment, kiedy my mamy naprawdę serdecznie dość pouczanych, połajanych, ustawiania nas do kąta. Dziewczyny i kobiety w czasie protestów i w czasie rozmów na ulicach, w domach i, i w mediach społecznościowych, i w, mediach, w ogóle w całym kraju w tej chwili chcą być usłyszane, więc jeżeli ktoś chce być po stronie kobiet, niech wreszcie zacznie słuchać kobiety, bo to są naprawdę świetne hasła, to są to są ważne historie, historie często trudne o cierpieniu, historie, o których do tej pory nie miałyśmy nawet przestrzeni. Nie było gdzie mówić o tym. Ta była ustawa, która obowiązywała tak zwany kompromis antyaborcyjny. To się sprzedawało tak, jakby ona rozwiązywała wszystkie problemy, tak. a tak naprawdę te problemy były zrzucone na barki osamotnionych, pojedynczych kobiet, które jeszcze musiały milczeć. Szacunkowe dane mówiące o liczbie aborcji. W podziemiu aborcyjnym w Polsce, czyli aborcji nielegalnych, mówią, że jest to między, rocznie między 50 a 200 tysięcy tylko w Polsce, nie mówiąc o kobietach, które wyjeżdżają za granicę, bo tutaj dane już są niedostępne. Tylko w Polsce w podziemiu aborcyjnym rocznie między 50 a 200 tysięcy kobiet decyduje się przerwać ciążę. Więc jeśli ktoś mówi, że kompromis e, zamknął sprawę aborcji, że dzięki kompromisowi aborcyjnemu aborcja nie istnieje, to nie to kłamie, kłamie. ponieważ ona została tylko i wyłącznie zamieciona pod dywan, obłożona tragedią, dramatami, traumami, prawdopodobnie też i na całe życie. I tak to wygląda w praktyce. Nie dajcie sobie dziewczyny wciskać znowu tego kitu. A na koniec mamy dla Was hasło Szanuj się, ale w nowym wydaniu. Szanuj się, bo stereotypowo mówi szanuj się, czyli kobieta, która się nie szanuje, to jest taka kobieta, która lubi seks. I mamy propozycję, żeby to spojrzenie na słowo szanuj się zmienić: szanuj się, czyli nie poświęcaj się w nadziei, że ktoś cię za to polubi. polubi. Więc rób swoje. Ja bym chciała jeszcze na koniec podkreślić jedną bardzo ważną rzecz, moim zdaniem, że że seks jest sprawą polityczną i że mm, poszukiwanie bardziej ludzkiego podejścia do władzy i zakończenie seksualnej tempoty to jest ważna bitwa przeciwko toksycznym męskim przywilejom. Jeżeli my, kobiety, będziemy oczekiwały w łóżku dobrego traktowania, jeżeli będziemy weszły do łóżka z, yy, z niezmąconym przekonaniem, że w łóżku. Należą nam się rzeczy dobre, że w momencie, kiedy zdejmujemy majtki, zasługujemy na dobre traktowanie tylko i wyłącznie, a wszystko, co nie jest przyjemnością, co nie jest dobrym traktowaniem, jest po prostu krzywdą i przemocą, to takie przekonanie przyniesiemy również do innych sfer naszego życia i nie damy, nie pozwolimy sobie na to, żeby chuje nami rządziły. Bo taka jest prawda, ja widziałam takie piękne hasło na transparencie, Masa cipek, jeden chuj. Mm, jakie to jest wieloznaczne? Bardzo, bardzo. Tak, i tak. tam jest den. Ba to jest. <laughs> ja uważam, że tam jest po prostu historia kobiet. Boże, i do tego jeszcze jesteśmy tak wspaniale kreatywne. Ja nie wiem, po prostu cud boski ta kobieta ja ma. Ja wierzę w kobiety, ja wierzę, my jesteśmy. Ja wierzę w kobiecą mądrość, odwagę i w kobiecą zuchwałość. I ja wierzę w to, że dążenie do orgazmu wyzwala kobiety. Wierzymy w cipki, jednym słowem. Tak, tak jak zawsze niezmiennie i forever. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. To był tak zwany odcinek zero zapowiadający drugą serię podcastów Rozważna i Erotyczna. Całusy. Dziękujemy. Buziaki. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia w następnym odcinku Rozważnej i. Erotycznej. Erotycznej i rozważnej. Rozważnej, erotycznej, erotycznej rozważnej.